Co Trial Farm. Najsilniejszy legalny spalacz tłuszczu na rynku. Pozbądź się tłuszczu raz na zawsze. W składzie aż 22 aktywne składniki. Sprawdź na hydrox.com.pl. Konrad, ostatnio byłeś na mistrzostwach świata do lat 23. Tak jest. Jak wrażenia? No już wiesz, do siebie doszedłem po tych zawodach. Nie spodziewałem się, że będę drugi. Nie powiem szczerze, liczyłem na czwarte miejsce. Trochę mnie tam psychicznie podbudowałeś. No i co? No, największy mój chyba sukces w życiu do tej pory. No. Chyba nie ostatni, nie? No mam nadzieję, chociaż leciałeś trochę, tak powiem, obsrany. Ale no dosłownie, bo to trzy dni wcześniej to przeraziło cię chyba najbardziej to, że nie byłeś jednym z większych, a z niższych i tak. No najmniejszy byłem prawie. Najmniejszy, no. Ale cięższy może 170 kg, ja może 130. Mówiłem ci, że tam nie trzeba być jak pad kultury, tylko jak dźwig, no. Nie trzeba się bać ludzi, którzy są więksi. Ja wielokrotnie byłem jednym z najmniejszych, a wygrywałem zawody i tak dalej. Po prostu liczy się siła, a nie gabaryt. Tak. To tylko działa na psychikę. Ale psychicznie mnie, powiem ci, kurde, zniszczyli. Ale byłeś drugi, tak. Wynik zrobiłeś, mówiłem ci, masz zrobić to samo, co na treningach, zrobiłeś, było elegancko. No. Jak wrażenia w ogóle, pierwszy start za granicą, lot samolotem, wiesz, i tak dalej? To jest mój start za granicą, tylko pierwszy taki ważny, nie? No, ale lot samolotem i tak dalej, ogarnąłbyś wszystko sam, jakbyś z Okęcia ruszył? Nie, no, gdyby nie było już kiedyś Kolskie, to go pozdrawiam i mu dziękuję, to byłoby ciężko. Bo to tak, z tym językiem też moim jest ciężko, no i ma to już mi dużo pomógł tu za granicą. Nie, no pewnie, pierwszy start, pierwszy lot, ja też jak pierwszy raz leciałem, to leciałem z Mariuszem, także on też mi pomagał, bo też bym, że tak powiem, nic nie wiedział, ani gdzie iść, ani co zrobić, gdzie torbę odłożyć. Ja do tego chodziłem z Walizką, mówię, jest. Jak pierwszy raz byłem za granicą, pierwszy raz samego mnie wpakowali w samolot, poleciałem do Los Angeles. Jak zobaczyłem, że wylądowałem już w Los Angeles, jak zobaczyłem, że te bagaże lecą, mówię, mój Boże, mój nie doleci, to chyba chuj kładę na ten bagaż. Mówię, idę od razu, bo nawet nie, bym nie wiedział, gdzie się zgłosić i co powiedzieć, komu. Ale na szczęście wszystko doleciało, przyjechali po mnie. A z powrotem, jak się odprawiałem, to pamiętam, się odprawiałem tak. Tu miałem telefon na linii z Mariuszem i jak tam szedłem się coś odprawić, gdzie ten? Telefon, ja. Na telefon wydałem więcej, jak zarobiłem na zawodach. Ale to był 2009 rok. Pierwszy samotny wylot za granicę, a później już jakoś poszło tam. Wiadomo, człowiek uczy się na błędach. Była kupa śmiechu, teraz jest kupa śmiechu, jak człowiek to wspomina, ale jest okej. No i co, teraz najbliższe plany? Wiesz co, teraz odpoczywamy, tak jak mówiłeś. Zwrócimy uwagę, jest 115 i będziemy odpoczywali ten sezon. Zaczynamy. 115, czyli w ogóle do zrzucenia? 15 kilo. 17. 17 kilo z ciebie zejdzie i budujemy czysty mięsień. No. Słuchajcie, no można się pośmiać, no co, no zostanie z ciebie duża głowa i za 45 w ręku, ale nie przejmuj się, wszystko szybko wróci. No słuchaj, ale powiedz sam, nie ma sensu trzymać wagi, jeżeli nie mamy teraz dźwigania i tak dalej. To słuchaj, masz 22 lata. I tak, ważysz 130 kg, to jest bardzo dużo na ten wiek. Zrobiłeś bardzo dużo siły, teraz musisz zrobić czystego mięśnia. No wiadomo, no, w wieku 20 lat 130 kg, no to... Dokładnie, no, będzie szał, nie? To jest, wiesz, to jest... Schudniesz na 115 kg, zbudujesz na 122. Ja mam twoje zdjęcia, jak ważyłeś 123 kg, bo zrobiliśmy sobie te zdjęcia razem, jeszcze z Abusem. I wiesz, tam wyglądać o niebo lepiej niż wyglądasz teraz. No, no wiesz, no, ale siły było mniej. I ta bluza wtedy będzie dobra, bo teraz za mała jest. Cisnąłeś ją, jak no taki, wiesz. Nie miał innego rozmiaru, byłeś. Nie ma. Apelujemy do Real Farmu o większe rozmiary. No. Stanowczo, bo ja nie mam żadnej bluzy na przykład. No. Ja ledwo wchodzę. On ledwo wchodzi, ja nie posiadam żadnej. Posiadam tylko koszulki i to widzicie takie kuse i ten... No, zaciasne trochę, no. Apelujemy o większe rozmiary. No i co, no mój... Teraz co? Teraz ty raz ze mną. Ja do Arnolda. No ja tak będę się... Arnold 29. Konkurencje fajne. Belka 180, góra dół w minutę na powtórzenia. Ciąg 365 w minutę na powtórzenia. Jok 450 na 20 metrów. Nosidło 400 bez pasków w tym roku na 20 metrów, co mnie bardzo cieszy. W tym roku było w paskach. Każdy, wiadomo, kończył, donosił, a w paskach, bez pasków to już będzie siła uścisku gra rolę. No i na koniec ciągnięcie tira w siadzie, wszystko tyramy, wiesz jak idzie. No. No, nie, teraz formę masz dobrą. No. Forma idzie, aby nic nie spieprzyć, nic nie odwalić, także nie wchodzę na żadne maksy. Jedyny większy ciężar, na jaki wszedłem, to była belka 200 na dwie serie po 3, sama góra. Także no nic nie odwalić, nic nie spieprzyć. W czwartek lecę na Puchar Świata jeszcze do Rumunii.
Fajnie, bo mam te same praktycznie konkurencje co na Arnoldzie, także no tylko ciężary po 30-40 kg mniejsze, także podchodzę do tego fajnie treningowo. No powojuję, żeby wygrać oczywiście, ale mówię, nic na siłę, nic się nie spinam, jak tam będę trzeci, czwarty czy tam któryś, to traktuję po prostu te zawody jako trening. Zawody docelowe są Arnold i finał Pucharu Świata w Meksyku, później w listopadzie, a zawody takie no, do tych to traktuję tak, po teraz... prostu treningowo, no wiadomo, no, każdy ma tam jakiś priorytet i jakieś zawody ocenia, na, chce na nich wypaść jak najlepiej. A reszta to jest, w tamtym roku tak samo było, poleciałem do Rumunii, w Rumunii byłem piąty, no się nie spinałem, nie tego potraktowałem, zawody treningowe, a za tydzień na Arnoldzie już byłem drugi, no. Wiadomo, nic żeby nie odwalić i tak dalej. To samo jak mi mówisz, przy tym Mistrzostwami Świata też. Dokładnie. Tak mówisz, puszczałem sobie niektóre są zawody, które trzeba traktować tak priorytetowo, a resztę po prostu jechać, startować, zrobić trening, polecieć, się pokazać. Dokładnie. Wygra się, to się wygra, nie wygra się, to jest machać ręką, bo są zawody, na które człowiek haruje, tyra i tam ma się pokazać. No. I teraz to też twoje ostatnie zawody i też już opuszczasz, nie? No jeszcze finał Pucharu Świata w listopadzie i już to, w tym roku. No i co, teraz? Będziemy kręcić taką serię. Właśnie. Z stronami, to możemy o tym powiedzieć już. Właśnie, będziemy kręcić taką serię zawodów. Serię, co ja mówię, zawodów. Serię treningów, gdzie będziemy zapraszać różnych zawodników. Wiadomo, z Polski, no, chociaż Polski. Może i z Europy się uda też jakoś. Może coś tam, ktoś tam z zagranicy przyjedzie. Co? W Łodzi na Verasport? Tak, w Łodzi na Verasport. Na Verasport, tam gdzie trenujemy. Po każdym treningu na jakieś kroplóweczki będziemy tak, można po każdym udać. Treningu na jakieś kroplówki witaminowe można się udać. Teraz z nich korzystamy dwa razy w tygodniu. Super się po nich czuję. Nie była ziemia. Słuchajcie, kiedyś tak do tego podchodziłem trochę sceptycznie. Mówię, a witaminy, wiadomo, to tamto, no nie. Ale naprawdę, po takim ciężkim treningu, jak zapierdzielałem na przykład w poniedziałek, gdzie robiłem belkę, dwie serie po trzy razy. Nie ma zakwasu. Dwusetka, jog 430 latałem, nosiło 380. W środę, we wtorek nie miałem zakwasów żadnych, także no naprawdę działa. To zdychaliśmy zawsze, nie? Dwa dni. Polecamy. IF Clinic. IV Clinic. W Łodzi. Bardzo miła obsługa, to zaznaczam. Bo mogą mnie trafić w żyłę. Mogą mnie trafić w żyłę, także nie. Ale nie, za każdym razem jest bezbłędnie, także mówię, polecamy wszystkim. No i co? Będziemy robić tą serię, będziemy zapraszać różnych fajnych chłopaków, no wiadomo, no strongmanów. No tak. Może jakiś kulturysta też się skusi. Może ktoś z trójboju siłowego, może no, ktoś... Siłowego fajnie było. Może jakiś ciężarowiec, wiadomo. Może po prostu jakiś silny chłop będzie chciał też się spróbować, też. Zapraszamy na werę. W komentarzach można pisać, nie może kogoś tam... Dokładnie. A może i też trafi się ktoś początkujący, kto będzie po prostu chciał przyjść, zasiągnąć jakiś porad. No wiadomo, jakieś... My tam nie żałujemy nikomu, nie, żelazka, u nas nie ciężaru, ma problemu, ktoś chce przyjść sprzętu, byle tylko ktoś się nie... I sprzątał później. Żeby sprzątał po sobie, bo trzeba powynosić te wszystkie później ciężary i równe. I żeby później nie było narzekania, że coś boli. No. Wiadomo, też nic nie robimy bez głowy, na pałę i tak dalej, że tam ktoś przyjdzie jakiś nowy i zajebiemy mu od razu ciężaru, tak żeby się złamał. No. Wiadomo, no każdy tam ma jakieś... Zresztą też tak myśleliśmy, żeby zorganizować jakieś zawody strongman amatorskie, gdzie będzie można się zgłosić i... Tak, dokładnie. I to jeszcze jest wszystko w negocjacjach. To jest wszystko, tam jeszcze na razie są plany. Co takiego jeszcze możemy dodać? A, w przyszłym tygodniu właśnie odwiedzi nas Mateusz Burdzy, który się dowiedzieliśmy. No jest teraz chyba jednym z takich topowych zawodników w Polsce ciężkich. No, w tym roku chyba tam wygrywał wszystko, gdzie startował. No i się dowiedziałem, że startował kiedyś strongmana. O, zrobimy trening strong. Także, słuchajcie, ktoś przyjeżdża teraz do nas na trening, będzie też Turbo Cox, tak? Czyli Mariusz Tomczuk. Tak. To ma być teraz w sobotę kręcone chyba? Tak. I też go bierzemy na ciężary strongman, a nie na siłownie i te maszynki, tylko będzie sztanga, będą walizki, będą hantle, będzie typowy trening strong. Siłowy, strongman. Wiadomo, ktoś chce zrobić trening jakiś tam kulturystyczny, no to niech sobie robi. U nas są treningi strongman. Dokładnie. A mówię, w przyszłym tygodniu, w czwartek robimy trening z Mateuszem Burdzym. Mateusz też jest silny chłop, bo widziałem ponad 300 przysiada, ponad 300 w martwym robi, także to naprawdę drużyński pierdział ciężar. A że kiedyś startował w strongmanie, więc wie o co w tym chodzi. Tak, będzie wiedział. Chce zrobić,
Mateusz jest bardzo w porządku gościu, także będzie naprawdę fajny, miły trening. Dojebiemy trochę ciężaru, bo ja się przygotowuję do Arnolda, także z mojej strony będzie ciężar. A co pokaże Mateusz, to zobaczycie sami. Także co, wszystkich zapraszamy. A i koszulki, jak widzicie, ja mam dojebany. Konrad ma ulaniec, ale zapomniał. Czekałem, tu wiesz, ktoś kurwa. Albo bluzę specjalnie założył, pod spodem masz. Ale nie, on ma dostać dojebany na przyszły rok. No. Na przyszły rok dojebany dostanie. Ja się po mistrzostwach świata. Nie, po mistrzostwach świata przybiłem pionę, dostałem, jest pięknych w ręku. Zamiast koksa dostałem kokosa. No, zamiast koksa dostał kokosa. Ale nie, no. Także mówię, zapraszamy wszystkich tak, i niedługo czekajcie na nową serię. Czekajcie na tą serię ze strongmanami też, tak, nazwiska będą.